teren wojskowy, patrz, jakie płoty wokół. Wróciłam do roboty. Idziemy zwiedzić Muzeum Łodzi. Łódź podwodna, która jest muzeum. O tak, to powinnam powiedzieć. Bo jesteśmy w Gosport w Anglii i idziemy zwiedzać Muzeum Okrętów Podwodnych. Tą wielką Allianz to nawet widać z naszej mariny. Chciałabym, wiecie, chociaż trochę poczuć, jak to jest być w takiej puszce bez okien. Muzeum jest częścią Historic Dockyard Museum i mamy bilety ważne cały rok. Piraci? Midget, smaller, mini submarine. Yeah, that could get into harbors and anchorages. Pewnie nie schodzi głęboko, ledwie pod poziom wody, by się schować. O, można zobaczyć, co tam w środku. Can you imagine to sit in place like that underwater? Quite claustrophobic. I don't know if it's interesting. This one or this one would definitely fit that ending. Nothing is safe. This is captain place. It's laying down there. They'd be towed in by a bigger submarine, 70 miles away. They'd be released and come at periscope depth, so under the water, if you know. And then to navigate through the harbours, the captain would be on top. Not the best position for captain. And this is the only one that's still left. There is no other midgets, ex-submarine, from the British Navy in the Second World War. All of them sunk? No. Probably somebody stole their fuel pipes from them. Jakiego zapachu nie uraczysz na okręcie podwodnym? Kingston, czyli toalety, pieczonego chleba, świeżego powietrza, diesla. O tak, tu widać, że Amneris ma wiele wspólnego z okrętem podwodnym. Mam nadzieję, że nie za wiele. To co? Świeże powietrze? Ktoś zostawił otwarte drzwi. Niedobrze. Niczego się ludzie nie nauczyli od czasów Mary Rose. Mary Rose to XVI-wieczny okręt wojenny, który zatonął, bo nie zamknięto luków armatnich. Taka sytuacja. Flaga piracka Jolly Roger, jak to tu nazywają, była stosowana na łodziach podwodnych jako symbol sukcesu. W zależności od tego, co tam zdążyło, udało im się zatopić, bo to jest na przykład pierwszy, to przedstawiali sobie na tej fladze. I z taką flagą dumnie wracali. To już była tradycja w czasie I wojny światowej, w czasie II też. Tak to potem wyglądało, że wracali z taką flagą. Wygląda to jak wielgachne. No dla mnie wszystko jest wielgachne, wszystko jest większe od Amneris. HMS Allianz to jedyny zachowany okręt podwodny tego typu z czasów II wojny światowej. Było ich 18 i żaden nie brał udziału w działaniach wojennych. Został zaprojektowany do użytku na Dalekim Wschodzie,
gdzie duży zasięg, duża prędkość na powierzchni i względny komfort dla załogi były ważnymi cechami tej jednostki. No to sprawdźmy ten komfort. Chińczyk. I uwaga, uwaga. Panienka musiała być. On deck 53. Oh, niewiele jest. A co? Nawet mają papier wiszący. They have paper. To cook in this galley for how many people? That's a lot. Tony, please don't take any pipe from here, don't steal anything. Nice bits of brass. We don't need brass one. Yeah, we can take that and put it in the needles out and do it on the block. That's it. No i jak? Cieszy Was widok za oknem? Cieszy? Mnie też, zwłaszcza jak widzę morze. Ucieszy mnie też, jak przyciśniesz guzik subskrybuj. Naprawdę, z góry dziękuję. Do zobaczyska. Pa!